troszkę się zagotowaliśmy. Wspaniała atmosfera w Wierzchowie, która tutaj została stworzona, no jednak przez pierwsze 2 sety gdzieś tam oddziaływała na moich zawodników. Później gdzieś to udało nam się wyeliminować takie błędy. Niestety no, końcówka czwartego seta, mieliśmy chyba 4 pojedyncze ataki na pojedynczym bloku, nie skończyliśmy żadnego. To ciężko jest wygrać. Niemniej jednak no, niektórzy się swoją postawą, ludzie, którzy pracują w siatkówce, no, uważam, że troszkę są niepoważni. Ale to mówię, każdy ma prawo do swojego dnia. My mogliśmy wygrać, jeżeli byśmy wykorzystali swoje sytuacje. Tego nie zrobiliśmy. Kamper zagrał bardzo dobrze, jest bardzo fajna atmosfera tej Wyszkowej. Uważam, że takie ośrodki jak Wyszków zasługują na to, żeby miały pierwszą ligę i żeby tutaj w tej hali zawodnicy przyjeżdżali pierwszej ligowi, a może w przyszłości, jak będzie hala, to plus ligowi, bo widać, że tutaj ludzie żyją tym wszystkim. Naprawdę się to bardzo przyjemnie gra. Może jest ogłuszający doping, także się fajnie gra. Ja ze swojej strony chciałem podziękować kibicom z Suwałk, że przyjechali do nas i myślę, że przy takim dopingu no to warto grać. A drużynie Kampera gratuluję zwycięstwa i życzę powodzenia dalej. Nie tak dawno graliśmy w Pucharze Polski, prowadziliśmy 2-0, tak jak dzisiaj. Identyczny mecz, z tym, że w Pucharze no, bardzo pechowo przegraliśmy 3-2, odpadliśmy. Dzisiaj 2-0, doskonały, 2 pierwsze sety. Potem prowadziliśmy 10-7 w trzecim, zastój, straciliśmy 8 punktów w jednym ustawieniu. I zapowiadał się tiebreak, z tym, że no, wybroniliśmy mnóstwo piłek w końcówce. Bardzo fajna walka i udało się wygrać za 3 punkty ze Ślepskim, który jest wiceliderem. Ślepskim, który mówi, że jest bardzo silny, może Wyszków nie jest aż tak słaby. Wszyscy cieszymy się ze zwycięstwa pierwszego za 3 punkty. Jest to pierwsze zwycięstwo za 3 punkty w pierwszej lidze. Gdyby się miał pan pokusić o szkolną ocenę dzisiejszego meczu w skali od 1 do 6? 4. A emocje? Emocje jak zawsze w Wyszkowie gwarantowane. Panie prezesie, jeszcze jedno. Zauważyliśmy bardzo bliskiego zawodnika. To Waldemar Ćwirdowicz. Czy to zapowiedź wzmocnienia klubu? Tak, Waldek trenuje z nami już trzeci dzień. Waldek jest w tej chwili bez klubu. Poprosił nas o treningi tutaj na miejscu w Wyszkowie. No, myślę, że przyjdzie taki czas, że będziemy rozmawiać. W najbliższą sobotę zobaczymy go w składzie? Na pewno nie.